tutaj w tym właśnie miejscu w roku 2018, w 2019, aż ciężko uwierzyć, że dzisiaj w 2022 jesteśmy tutaj po raz kolejny, a właściwie to w tym roku już po raz drugi. Jest to konferencja History Maker Global, na którą zjechali się partnerzy tej służby z przeróżnych zakątków świata. Codziennie rano o 5 mamy wspólne modlitwy, 4 z minutami zabiera nas bus z hotelu, przywozi nas tutaj pod ten dach, aby się modlić. Jest z nami zespół kilkunastu osób, tak naprawdę około prawie 20, gdzie przyjechała ekipa z Nations on Fire, liderzy z kościoła, pastorzy oraz też nasi przyjaciele, partnerzy w służbie z Czech, też pastorzy, liderzy. Jesteśmy tu po to, aby chwycić coś świeżego i wrócić z tym do Europy, ale i także zasilić to, co dzieje się w Azji. Także jedziemy dalej. Takie klisze może byłoby powiedzieć, że przyjechaliśmy tu po przełom, po coś nowego, zobaczyć, jak w ogóle chrześcijaństwo wygląda poza Polską. I serio, dla mnie, jaka ofiara taki ogień, tak bym może to spuentował. Jaka ofiara taki ogień. Kiedyś pastor Jakub mówi, że chrześcijaństwo nie wymyśli się nic nowego, zawsze można zejść głębiej, ale to są rzeczy, o których wiemy i to mnie przekonało, ale co taką było jakby kulturowo szokującą rzeczą, to spotkanie faktycznie o 5 rano. Coś niesamowitego, kiedy tu przyszliśmy, było takie wezwanie do wspólnej modlitwy. Pastor Richard powiedział, a teraz zróbcie coś, żeby po prostu spotkać się z Bogiem. Możecie stanąć sobie w rogu pod ścianą, możecie chodzić. I koło 200 osób utworzyło taki wir, lake. Ludzie chodzili dookoła sali, ja tak stałem, obserwowałem to i mówię, nie, wiesz co, muszę się w to włączyć. I faktycznie włączyłem się i było coś niesamowitego, chodzić z tymi ludźmi po prostu dookoła sali, w takim właśnie ala modlitewnym wirze. I dla mnie to było nowe przeżycie. Nigdy czegoś takiego nie było w moim życiu. To była taka kulturowa, chrześcijańska nowość. Także Bogu jestem wdzięczny. Co będzie dalej, nie wiem, bo jesteśmy dopiero w połowie pierwszego dnia, a już tyle się dzieje. All the job of the leaders up here. Is to help you connect to the Father. That's our assignment. Our assignment is not for you to run after me. Our assignment is for you to run after Him. I tell you, you need the fire of God again. Dan saya katakan kita perlu api Tuhan lagi. Light the fire of God again in your life. Kita perlu api Tuhan lagi di dalam hidup kita. Dzisiejszy dzień był dla mnie osobiście totalnie dniem takiego oczyszczenia z tego wszystkiego, co niosłam w ostatnim czasie i pokazania tego, że Bóg serio nie ma granic. I On jest wszechmogącym Bogiem, który naprawdę chce dla nas najlepiej i pokazał mi mega po prostu Jego dobroć i pokazał mi perspektywę na wiele różnych sytuacji i tego, co tutaj się dzieje z tak totalnie innej perspektywy, że no, czasami nie da się słowami opisać, chyba to jest taki trochę moment. Nie spałem ani minuty dzisiaj. Zero, pusty przemysł. Popracowałem, później porobiłem kilka rzeczy i później zobaczyłem, że jest 4 i o 4:10 zadzwoniłem. O 5 modlitwa. Wyszliśmy wczoraj z której z kościoła? 22, ile? 50? 30? No innymi słowy 11 w hotelu. Bo Grzegorz jest odważny. Dla mnie on jest bohaterem, ogłosiłem to już na lotnisku, bo przyjechał ze swoją żoną, to nie jest bohaterstwo, ale i z córką. Córka ma ile? Jutro ma miesięcznicę, 5. Czyli Grzesiu 4-5 godzin temu przyszedł do hotelu i jedzie dalej, ale widać, że córka chyba płakała. Szczęście mieliśmy, że teraz 10 minut przyjechaliśmy. I think Europe just needs to get back to God once again.
You know, I stand here with so much passion for my heart for Europe, because I wouldn't have become a Christian if the Europeans didn't come to Africa to teach my grandparents everything about Christianity. So I believe that this time is payback time for us to go back to Europe and really support and help Europe to get back to the place of prayer. With prayer, we can dig again the wells of salvation all over Europe, particularly in Poland. And my heart really reaches out to Poland. And very soon, God helping, we will be in Poland to, Amen. To activate people to pray. Amen. Yeah. Thank you, Pastor Gigi. You're welcome. Zostałem pobłogosławiony pysznym jedzeniem. Przepraszam, my dostaliśmy. Zostaliśmy pobłogosławieni wszyscy. Fajny zapach. I jest ekstra zapach. To wygląda jak lambasy z Władcy Pierścieni, było tak zawinięte dla fanów. A zaraz zobaczymy. Taki pudding bananowy. W środku też się coś ukrywa. Ciężko mi powiedzieć, ale jest bardzo smaczne. Ludzie są niesamowici, są bardzo gościnni, bardzo nam służą. Tylko wchodzimy w drzwi, pytają, czy czegokolwiek potrzebujemy, woda, owoce przynoszą, służą. Także ja jestem naprawdę, naprawdę pod wrażeniem. Wracamy z trzech sesji z dzisiejszego dnia i po obiedzie stwierdziliśmy, że wracamy do hotelu, bo są teraz warsztaty i musimy się wyspać na wieczorną sesję. Więc w jedności po prostu przyjechaliśmy do hotelu z powrotem spać. Dobranoc. Dobranoc. To dwie rzeczy widuję, trzy rzeczy. Widujemy hotel, widujemy kościół i drogę. Jedziemy, jesteśmy po krótkiej Kimce i jedziemy na kolejną sesję, ostatnią dzisiejszego dnia, na której będzie głosił nasz pastor Jakub Kamiński i będziemy go tam wspierać. So God is cleaning us. Jeżeli Tuhan to membawa kita. Refreshing us. Membersihkan kita, menyegarkan kita. Changing our mind. Mengubah cara pikir kita. And slowly. Dan pelan-pelan. Position us. Posisikan kita. For the next stage. Untuk langkah yang berikutnya. Yeah. Now. Sekarang. It's not about you. Tentang diri kita. Now. Sekarang. It's about receive. Tentang menerima. And give. Dan membagikan. Receive. Menerima. And give. No more wasted even single moment. Yes. You need burn before the Lord. Kita harus dibakar di depan Tuhan. You need to say. Kita harus katakan. Lord. Tuhan. No matter when. Tidak penting kapan. And how. Tidak penting bagaimana. No matter what will be on the way. Tidak apa yang ada di jalan. I will always stay. No. Dzisiaj rozpoczęliśmy już ostatni dzień na konferencji. No, była to dla mnie szczególny czas i szczególna modlitwa, bo pod koniec był czas, kiedy modliliśmy się nie o narody, ale też o to, żeby Pan Bóg powołał nas do poszczególnych narodów. Mógł to być też nasz kraj. Pakai kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Utus kami Tuhan. Utus kami nation. Kami bangsa-bangsa. Give us the nation. Bangsa-bangsa.
No i no, na maksa mnie to dotknęło. Bóg no, dotknął mnie w niesamowity sposób podczas tej modlitwy. Na nowo wzbudził rzeczy, które kiedyś, które dał mi jako marzenia właśnie a propos Polski. Mimo przeciwności dzisiaj rano i tego, że trzeba było tak wstać rano, to wiedziałam o tym, kiedy tu przyszłam, że wiedziałam, dlaczego to się wszystko dzieje. On tu był, on dotknął nas i można było go doświadczyć. These few days was very amazing because we received so many revelation from God, and also we know that God's starting to stir up something in the depth of Indonesia. And we believe that there's a lot of people that receive and start responding to the message that we heard. And I believe from today, like we will spread lots of people all around the world. No i po trzech dniach konferencji jesteśmy już na lotnisku. Nasza eskorta policyjna dowiozła nas na lotnisko, więc 3 dni i 3 noce, tak naprawdę 3 doby. Nie było poróżnienia między dniem a nocą, dobiegły końca. Jesteśmy naprawdę fizycznie wyczerpani, ale duchowo naładowani. Także wierzymy, że przywozimy coś świeżego do Europy. Wierzę też, że coś nie tylko wzięliśmy, ale i daliśmy. Także po raz kolejny dobra współpraca między Polską a Indonezją. Niech się Azja pali, niech się Europa pali. Także idziemy dalej po więcej. Do zobaczenia. Bye.